jako ten, który uczył Chopina. Elsner był światłym nauczycielem i widział siebie głównie w roli doradcy. W nauce kompozycji nie należy podawać przepisów, szczególnie uczniom, których zdolności są widoczne. Niech sami je wynajdą, by mogli niekiedy sami siebie przewyższyć. W mechanizmie sztuki, w posunięciu się nawet w części jej wykonawczej, nie tylko trzeba, żeby uczeń zrównał się z mistrzem swoim i przeszedł go, ale żeby miał i coś własnego, czym by także mógł świetnieć. To, co jest prawdziwym i pięknym, nie powinno być naśladowanym, lecz doświadczonym. Za chwilę usłyszymy Polonezę Józefa Elsnera. Przed Państwem Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Zygmunta Brzewskiego pod dyrekcją Andrzeja Gębskiego.